Wiecie, że jeżeli w tym momencie ten film ogląda załóżmy 300 osób, to statystycznie 3 spośród Was to psychopaci. Otóż podobno około 1% całej populacji stanowią właśnie oni. Myślisz sobie teraz, że 1% to mało. Może Ci się tak wydawać, ale co jeżeli powiem, że jest szansa, że to właśnie Ty nim jesteś? Nie wysuwajmy jednak tak pochopnych wniosków. W dalszej części tego materiału na pewno znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Postaram się bowiem omówić wszystkie najbardziej charakterystyczne cechy dla psychopatii, dzięki czemu jej rozpoznanie stanie się łatwiejsze. Z tego filmu dowiesz się też, czy bycie psychopatą zawsze oznacza zostanie przestępcą, i czy każdy przestępca to psychopata, a także uzyskasz odpowiedź na dość kontrowersyjne pytanie, a mianowicie, czy są oni potrzebni naszemu społeczeństwu. Jeśli więc ta tematyka cię interesuje, to zapraszam do oglądania. A i jeszcze jedno, jeżeli jesteś tu nowy lub nowa, to musisz wiedzieć, że na moim kanale pojawia się dużo więcej ciekawych filmów i materiałów, które mogą być dla ciebie przydatne. Jeżeli więc nie chcesz żadnego z nich pominąć, to koniecznie zostaw subskrypcję. Wystarczy, że klikniesz w ten czerwony prostokąt. Pod filmem. Ten z prawej strony. Gotowe? Ok, możemy zaczynać. Na początek podejmę się próby zdefiniowania psychopatii. I nieprzypadkowo mówię tutaj próby, ponieważ znalezienie konkretnej definicji jest praktycznie niemożliwe. Jeżeli spróbujecie zrobić to sami, to natkniecie się na przykład na takie hasła jak osobowość dysocjalna czy socjopatia. I choć obie te rzeczy mają sporo wspólnego z psychopatią, to nie jest to jedno i to samo i często błędnie używa się ich w sposób zamienny. To, co mogę stwierdzić jednak na pewno, to, że psychopatia nie jest chorobą. Jest to swego rodzaju zaburzenie osobowości, o którym świadczy występowanie pewnych konkretnych cech, i tylko na ich podstawie możemy definiować psychopatę. Gdybym was teraz zapytała o te cechy, to większość z Was opisałaby psychopatę jako brutalnego mordercę, sadystę, człowieka działającego bez skrupułów na wzór Hannibala Lectera, Jokera, czy też najbardziej znanego amerykańskiego seryjnego mordercy Teda Bandiego. I oczywiście wszystkie te przykłady są trafne, jednak nie każdy psychopata to przestępca. Pewnie nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale psychopaci są wśród nas i tak jak powiedziałam wcześniej, możesz to być ty, może to być twój znajomy ze szkoły czy uczelni lub twój szef z pracy. Nie jest to jednak powód do strachu, zazwyczaj są to osoby całkowicie nieszkodliwe i wbrew temu co ci się wydaje, nie planują po godzinach wyrafinowanych sposobów na morderstwo, a przynajmniej nie wszyscy. No dobrze, skoro wiesz już, że twojemu życiu prawdopodobnie nie zagraża żadne śmiertelne niebezpieczeństwo, przejdę do tego co cię naprawdę ciekawi, czyli omówieniu cech charakterystycznych dla psychopatii. Muszę jednak wspomnieć, że jej rozpoznanie jest naprawdę bardzo trudne i posiadanie jednej czy dwóch cech wcale nie świadczy o tym, że jest się psychopatą. Aby móc o tym mówić, należy zaobserwować kumulację wszystkich z nich oraz ich bardzo silne natężenie. Pierwsza i kluczowa kwestia to empatia, a dokładniej jej brak. Przygotowując się do tego materiału, wysłuchałam całego wykładu psychologa Daniela Boduszka, który specjalizuje się m.in. w psychopatii kryminalnej i który dzieli empatię na dwa rodzaje. Empatię poznawczą, czyli rozumienie uczuć czy sposobu myślenia, Drugiej osoby z jej perspektywy. Mówiąc inaczej, wiesz, że ktoś się boi, jest zły czy szczęśliwy i wiesz, skąd te emocje się wzięły. Drugim rodzajem jest empatia emocjonalna, czyli umiejętność do odczuwania tych samych emocji, co druga osoba. Przykładowo, jest ci smutno, bo widzisz, że druga osoba cierpi. I czemu o tym mówię? Ponieważ psychopata może być empatyczny, ale tylko w znaczeniu empatii poznawczej. Może więc rozumieć twoje emocje i być świadom tego, że jesteś smutny, ale sam nie potrafi tego poczuć. Główną cechą psychopatii jest jest więc nieumiejętność odczuwania emocji lub ich bardzo słabe odczuwanie. Co za tym idzie, psychopata nie może być osobą neurotyczną. Nie odczuwa on takich stanów jak lęk, strach, smutek, nie cierpi z powodu depresji czy jakichkolwiek innych zaburzeń emocjonalnych. Mało tego, psychopata nie jest psychotyczny. Nie choruje na schizofrenię, nie słyszy głosów, nie ma omamów itd. itd. Brak u nich odpowiedniej reakcji emocjonalnej, adekwatnej do danej sytuacji, jak na przykład smutek w trakcie pogrzebu czy radość z odniesionego sukcesu. Ich wysokie Taki poziom inteligencji, o czym powiem więcej za chwilę, pozwala im jednak świetnie te emocje udawać. I choć nigdy nie są one szczere, to zazwyczaj bardzo ciężko jest je rozróżnić. Jak wspomniałam, kolejną bardzo charakterystyczną cechą jest ponadprzeciętna inteligencja. Psychopaci wypowiadają się w sposób bardzo elokwentny, wyrafinowany, mają bardzo bogate słownictwo. Często jednak ich zdania są puste i pozbawione większego sensu. Niestety, przez to, w jaki sposób się wypowiadają, ciężko jest to zauważyć. Bardzo często podczas swoich wypowiedzi używają słów takich jak ponieważ, dlatego, że i tak dalej, w celu podkreślenia przyczyny danego zachowania. Dla nich wszystko musi być bowiem logiczne, musi mieć jakiś sens, musi brać się z czegoś, nic nie dzieje się bez powodu. Nawet jeżeli sens w danym zachowaniu widzą tylko oni. Dla przykładu, zwykły przestępca zapytany, dlaczego to zrobiłeś odpowie, że nie wie. Psychopata natomiast powie, ponieważ poczułem taką potrzebę. Opowiadając coś zazwyczaj używają czasu przeszłego, podczas gdy zwykły człowiek powie wchodzę do sklepu i widzę taką piękną blondynkę. Psychopata przedstawia to jako coś, co miało już miejsce. Wszedłem do sklepu i zauważyłem piękną blondynkę. W ten sposób tworzy dystans do tego wydarzenia, nie odczuwa tego na nowo. To już po prostu było i nie ma już żadnego znaczenia. Nie ma też znaczenia, czy opowiada o wizycie w sklepie, czy o popełnionym przez siebie morderstwie. Osoby te są mistrzami manipulacji i zawsze wykorzystują ją do zaspokojenia własnych celów. Potrafią też perfekcyjnie kłamać, jednak ich kłamstwa są wręcz patologiczne, dotyczą nawet tych najmniejszych szczegółów i rzeczy, które na pozór są mniej Istotne. Obie te rzeczy wynikają z ich hedonistycznych potrzeb, czyli dążenia do odczuwania rozkoszy, której przez ich problemy z odczuwaniem emocji ciągle im brakuje. Mają więc ciągły niedosyt, poszukują bodźców, które będą w stanie zaspokoić ich pragnienia, stąd też częsty motyw zbrodni na tle seksualnym. Psychopaci prowadzą też pasożytniczy tryb życia, często wykorzystując na przykład swojego partnera. Tutaj również bardzo dobrym przykładem będzie Ted Bundy i jego relacja z partnerką. Kolejną cechą psychopaty jest sprawianie pozorów bycia osobą bardzo czarującą, Miłą, pomocną, uprzejmą, troskliwą, taką, której chce się zaufać. W rzeczywistości jest to jednak tylko maska, którą potrafią perfekcyjnie kontrolować i zmieniać w zależności od swoich potrzeb. Ostatnią kwestią jest fakt, że osoby te są skrajnie egocentryczne, czyli jak sama nazwa wskazuje, mają bardzo duże ego. Myślą tylko o sobie. One są najmądrzejsze, najważniejsze. Liczy się dla nich tylko ich własne dobro. Mają też tendencję do tworzenia długoterminowych i nierealistycznych planów i celów, jednakże nie robią. Nic w celu ich osiągnięcia, licząc, że te przyjdą do nich same. Jak widzicie, wszystkie te cechy, które posiada psychopata mogą, lecz nie muszą być charakterystyczne również dla przestępcy. Większość z nich, w tym ci, którzy nas otaczają, nimi nie są. Mało tego, cechy psychopatyczne mogą służyć karierze lub pomagać w wyborze zawodu. Większość z nich odnosi duże sukcesy, na przykład jako wojskowi, policjanci, lekarze, biznesmeni czy chociażby politycy. Czy są więc potrzebni społeczeństwu? Ja zaryzykuję stwierdzeniem, że tak, ponieważ nie każdy nadaje się do wszystkiego, a ich predyspozycja oraz umiejętność dystansowania się od pewnych rzeczy sprawia, że mogą podjąć się czegoś, czego inni nie byliby w stanie. No ale okej, okay, skoro wiemy już, że nie każdy psychopata to morderca, to znajdźmy odpowiedź na pytanie, czy każdy morderca to psychopata. Psycholog Daniel Boduszek, o którym wspominałam już wcześniej, przeprowadził masę testów i badań na wielu różnych więźniach, w tym mordercach, seryjnych mordercach, gwałcicielach czy też przestępcach, recydywistach odsiadujących swoje wyroki w więzieniach o zaostrzonym rygorze, zarówno w Polsce, jak i w wielu miejscach za granicą. Wyniki, jakie otrzymał w 2016 roku pokazały, że zaledwie 7% wszystkich więźniów stanowią właśnie psychopaci. Przeszukując internet natknięcie się na pewno na dużo wyższy odsetek, jednak Boduszek udowodnił, że są to błędne liczby, ponieważ do ich oszacowania używano błędnych metod badawczych. Nie będę się dalej zagłębiać w ten temat, ponieważ jest to odejście od tego, co nas interesuje, jednak jeżeli jesteście ciekawi szczegółów dotyczących jego badań, to zachęcam z zapoznaniem się z jego całym wykładem na ten temat, link zamieściłam Wam w opisie. Wracając, chciałabym Wam jeszcze przedstawić dwie cechy, charakterystyczne właśnie dla psychopatycznych przestępców. I tak wliczając wszystkie te cechy, o których mówiłam już wcześniej, należy dodać, że po pierwsze, psychopaci są dużo bardziej kreatywni w swoich zbrodniach. Są one bardziej wyrafinowane, przemyślane, mm, różnorodne, no i przede wszystkim brutalne. Wynika to oczywiście z ciągłego poszukiwania wrażeń i czegoś, co pozwoli im odczuć w końcu jakieś emocje. I po drugie, psychopaci opowiadając o swoich zbrodniach, które, umówmy się, u zwykłego człowieka wywołałyby co najmniej mdłości czy gęsią skórkę, pozostają całkowicie niewzruszeni. Przychodzi im to z niezwykłą łatwością, tak jakby mówili, o czymś normalnym i naturalnym. Powodem tego jest oczywiście brak empatii, ale również fakt, że nie odczuwają odpowiedzialności za swoje czyny. W tym miejscu nasuwa się pytanie, skąd właściwie biorą się psychopaci i dlaczego jedni z nich żyją normalnie wśród nas, a inni to znani na całym świecie seryjni mordercy? Niestety, mimo wielu badań na ten temat, dalej nie znaleziono jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Niektóre źródła podają, że podłożem psychopatii są geny i to, co dziedziczymy. Inne mówią o traumatycznych wydarzeniach z przeszłości, a w jeszcze innych znajdziemy informacje, że cech psychopatycznych możemy nabawić się na skutek urazu głowy. John Johnson, na przykład w swojej książce Czy jesteś psychopatą, pisze i tutaj zacytuję, nie ma żadnej różnicy między psychopatą odsiadującym wyrok za zabójstwo, a psychopatą, który siedzi w gabinecie prezesa. Ten ostatni miał po prostu więcej szczęścia. Urodził się w dobrze sytuowanej rodzinie, która zapewniła mu wykształcenie, więc nie wstąpił na drogę przestępstwa. Na sam koniec chciałabym wam króciutko wspomnieć o samym leczeniu psychopatii, i to będzie naprawdę kilka słów, ponieważ psychopatii nie da się wyleczyć. Tak jak mówiłam na początku, to nie jest choroba. I oczywiście można próbować terapii psychologicznej, jednak ta w większości przypadków, czy też na większość przypadków, jest po prostu. Nieskuteczna. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że psychopata zazwyczaj nie czuje potrzeby bycia leczonym, a to jest kluczowa część każdej terapii. I po drugie, dlatego, że jego wysoki poziom inteligencji pozwala mu skutecznie oszukać terapeutę i przekonać go do tego, że terapia działa. W rzeczywistości w jego umyśle nie doszło do żadnej zmiany, a z terapii wychodzi jedynie mądrzejszy o kilka nowych technik, które podpatrzył terapeuty. Z mojej strony to by było na tyle. Myślę, że w tym momencie znasz już odpowiedź na pytanie, czy to ty przejść cechy osoby psychopatycznej. Jeżeli chcesz, to podziel się tym w komentarzu. A jeżeli film Ci się podobał, to oczywiście zostaw kciuka w górę, subskrypcję, jeżeli nie zrobiłeś tego na początku. A ja dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.